W ten mecz włożyliśmy bardzo dużo wysiłku, bardzo dużo naszych umiejętności. Naprawdę wywalczyliśmy to zwycięstwo. Uważam, że w tej lidze jest na tyle ona wyrównana, że każdy z każdym może wygrać. Wystarczy tylko włożyć to 100% umiejętności i kupę serca. Pokazaliśmy, że się nie boimy wicelidera na jego parkiecie. To tylko świadczy o tym, że drużyna już powoli dorasta do sukcesów. Klireks uważam zagrał dobrze, konsekwentnie po prostu. No, to co miał strzelić, to strzelił. My wielu sytuacji nie strzeliliśmy, no i tak wynika. No. Bramkarz Klireksu też dzisiaj można powiedzieć miał dzień konia, ale wydaje mi się, że tutaj my nie strzelaliśmy po prostu własnych sytuacji. Można powiedzieć, że te role się odwróciły. Wczoraj Klireks zagrał nieco słabiej, no dzisiaj wy. A czy słabiej zagraliśmy po prostu, stworzyliśmy sobie trochę tych sytuacji, prawda, i tutaj, tak jak mówię, no nie wykorzystaliśmy po prostu, taka niemoc strzelecka wczoraj wchodziła nam praktycznie, co strzelaliśmy to bramka, dzisiaj no niestety nie udaje się, no i stan 1-1. Futsal jest grą błędów, kto ich popełnia więcej, ten przegrywa, tak, troszeczkę nam szczęście pomogło, bo nie powiem, no mogliśmy też tutaj troszeczkę tych bramek stracić, ale na szczęście, miejmy nadzieję, że powiedzenie, że szczęście sprzyja lepszym tutaj potwierdziło się, prawda? Także miejmy nadzieję, że będzie się trzymało dalej nas w kolejnych etapie. Jeżeli będziemy grać tak jak gramy, a będziemy wykorzystywać sytuację, to na pewno będziemy, uważam, faworytem z Klireksem, prawda? Ale jeżeli nie będziemy w takiej sytuacji, jak Klireks znowu będzie się bronił konsekwentnie, no to może to być różnie.